W Brodnicy odbył się pierwszy konwent fantastyki, na który z wielu miast Polski przyjechali pasjonaci fantastyki, science fiction, mangi i anime, literatury, gier oraz nauki. Ideą konwentu jest promowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu poza komputerem. Zbierają się tutaj pasjonaci fantastyki, gier planszowych, gier karcianych, filmów i popkultury. Przyjeżdża kilku niesamowitych autorów, jeśli chodzi o fantastykę. Odbywać się będzie mnóstwo niesamowitych prelekcji, spotkań. Fani będą mogli się dowiedzieć czegoś więcej o superbohaterach, o elfach, krasnoludach, o swoich ulubionych książkach i oczywiście o grach. Jednym z prelegentów konwentu był czołowy polski pisarz literatury fantastycznej Michał Gołkowski. Ja w fantastyce, czy też w ogóle w książkach, w tym co jest wymyślone, a nie prawdziwe, napisane, a nie zrobione, jestem od małego, bo ja jestem z rodziny nauczycielskiej. Ja się wychowałem wśród książek. Dla mnie zapach książek jest do dzisiaj największym afrodyzjakiem. O czym piszę? Staram się w moich książkach pokazywać świat taki, jaki jest, w który w miejscach, gdzie są jakieś szczeliny pęknięcia w rzeczywistości, wplatam małe żyłki złota, które są moim kłamstwem. Ideałem książki dla mnie jest książka napisana tak, że człowiek nie wie, gdzie kończy się prawda, a zaczyna wymysł. Ja staram się przez moje książki wzbogacać ludziom rzeczywistość, żeby oni idąc przez miejsca, które opisuję, widząc to, co widziałem ja, albo to, czego nie widziałem, bo nigdy się nie dowiedzą, czy byłem w tych miejscach naprawdę, czy tylko sobie to wymyślałem, myśleli, o, tutaj na tej ławeczce siedział Grossman, pod tym mostem Artur Wiktorowicz robił swoje pierwsze ciemne interesy. Tędy właśnie Miszka jechał do Zony. To jest mój ideał. To jest świat bogatszy, ciekawszy, bardziej kolorowy. Oprócz sal wykładowych, w których prelegenci przybliżali zagadnienia związane z fantastyką, sporym zainteresowaniem cieszyły się sale z grami, w których uczestniczyły nawet całe rodziny. Znajdujemy się w sali Mini Games Room. Mamy tutaj gry planszowe dla dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są to przede wszystkim gry edukacyjne, ale też gry zręcznościowe, sprawdzianowe, z humorem. Familijne, może to usiąść z całą rodziną. Tutaj jak widzimy dorośli razem z dziećmi grają i zasady są na tyle proste, można to od razu łatwo można się wdrożyć w takie gry. Także dostarcza naprawdę wiele frajdy, emocji, rozrywki i można się też czegoś nauczyć, jakiejś rywalizacji. Gry planszowe, jest to bardzo ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, zwłaszcza, że teraz mamy mnóstwo różnych gadżetów elektronicznych, które skupiają uwagę i młodych, i starszych. Dlatego takie, kiedy rodzina siądzie przy stole, przy planszówce, ma okazję nie tylko pograć, tak jak się mówi w cudzysłowie, analogowo, ale także porozmawiać, no nie wiem, jakieś emocje żywe tutaj temu towarzyszą, także jest to takie bardziej prawdziwe. Konwent powstał na fundamencie założonego w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy 10 lat temu uczniowskiego klubu gier bitewnych i RPG Mornival. Jest to niesamowite dla nas doświadczenie, bo jest to też spełnienie naszych marzeń. Zaangażował się to też burmistrz miasta, zaangażowała się szkoła, Zespół Szkół nr 1, która udostępniła nam lokal. I z tego powodu jesteśmy niesamowicie szczęśliwi i zadowoleni, że udało się to zrealizować. W pierwszym brodnickim konwencie fantastyki wzięło udział prawie 400 osób, głównie z Olsztyna, Chełmna, Chełmży, Torunia, Grudziądza i z Wrocławia.